Zawiodłem się na tobie, Morbusie. Podburzałeś bogów przeciwko mnie. Mówiłeś, on jest słaby, osłabiony przez jego miłość do ludzi. Zapewniam cię, że to jakieś nieporozumienie. Zostaniesz wygnany. Wygnany? Na ziemię. Na ziemię? Nie podoba się? Ale ziemia jest zielona. Dzięki, Kunkura. Mam tego dość. Harmonia, spokój i gdzie okiem sięgnąć? Zielono! Miarka się przebrała. Ogrodnik! Gdzie efekty? Ależ panie, spójrz! A! Zabierz to ode mnie! Spójrz panie! Coś niedobrego wisi w powietrzu. Coraz częściej można usłyszeć pogłoski o pobliskich krainach spowitych mrokiem, gdzie wszystko, co żywe, cierpi i zwolna obumiera. Może to robota Majów i tej ich straszliwej, plującej ogniem wojennej machiny? Sprawozdania naszych zwiadowców niepokojąco pokrywają się z ponurymi wizjami, o których mówią nasi mędrcy. Czy wilczyca oprze się niezbadanym siłom ciemności? Czy jej lud ocaleje? Kapłani mówią o powtarzającym się w ich snach motywie ogrodnika, który uratuje świat. Lud z południa znów zakłada kolonie w pobliżu naszych osad. Widocznie poprzednia lekcja nie nauczyła ich rozumu. Wiemy o nich dużo więcej niż poprzednio i zdajemy sobie sprawę, czym grozi najmniejsza nieostrożność z naszej strony. Musimy być silni i przebiegli, jak nasza boska opiekunka. Po osadzie Majów zostały tylko zgliszcza, ale nasze kłopoty chyba dopiero się zaczynają. Połacie z czerniałej ziemi, które znaleźliśmy w pobliżu ich osiedla, niepokoją naszych mędrców. Schwytani Majowie zaklinają się, że to nie ich sprawka i sądząc po ich reakcji oraz ogromie wyrządzonych zniszczeń, jest to prawda. Majowie zdają się być równie przejęci czarnymi ziemiami jak my i zaproponowali tymczasowe zawieszenie broni. Nie wiemy jeszcze, czy militarne przymierze z niedawnymi wrogami okaże się celowe. Okazało się jednak, że nasi ogrodnicy potrafią naprawiać część szkód wyrządzanych przez czarną plagę. Zgodnie ze słowami przepowiedni, leczą ziemię. Dopóki nie poznamy lepiej nowego zagrożenia, będziemy podtrzymywać współpracę z Majami. Smutek wypełnia nasze serca. Strach jeży włos na głowach. Nasze lasy umierają od czarnej zarazy. Święte cmentarzysko, miejsce spoczynku potomków Rolfa, otacza krajobraz śmierci i zniszczenia. Jakaż ponura bestia śmiała zakłócić spokój umarłych. Szpiedzy donoszą, że Rzymianie i Majowie używają ogrodników do oczyszczania ziemi z zarodników czarnej plagi. Może i nam uda się powstrzymać jej rozprzestrzenianie. Udało się nam uchronić prastare cmentarzysko naszego ludu od zniszczenia. Jednak nie pora na świętowanie zwycięstwa. Wielu naszych mężnych wojowników poległo na polu bitwy. Jakież było nasze zdumienie, gdy okazało się, że połaci skażonej ziemi pilnują hordy mrocznych wojowników. W ich oczach nie znać było inteligencji, ale zatrute ostrza ich mieczy siały spustoszenie w naszych szeregach.
Gdy w końcu udało się nam ich przemóc, pojawiło się nowe niebezpieczeństwo. Majowie znów przekroczyli nasze granice i choć nie ma z nimi ich niedawnych sprzymierzeńców, Rzymian, nie możemy im pozwolić na umocnienie swej pozycji tak blisko naszych osad. Teraz oprócz walki z siłami ciemności, musimy mieć na oku zdradzieckich Majów. Wierzyliśmy, że mroczny nieprzyjaciel został pokonany, ale on powrócił, silniejszy niż kiedykolwiek. Wielu naszych obywateli zostało uprowadzonych przez złe plemię i zmuszonych do pracy na ponurych farmach wroga. Zdaniem naszych zwiadowców, część z jeńców stanowią Wikingowie. Majowie pożałują jeszcze, że tak szybko zerwali sojusz z nami, chyba że, jak twierdzą niektórzy, sami zawarli przymierze z siłami ciemności. Naszych kapłanów znów nawiedzają prorocze sny. Wilczyca depcze z wściekłością purchawki, olbrzymy, porastające czarne ziemie. Nasi mędrcy zgodnie twierdzą, że zniszczenie mrocznych farm i uwolnienie naszych ludzi jest jedynym sposobem na chwilowe powstrzymanie ekspansji wroga. Odkryliśmy nowe osiedla Wikingów i Rzymian. Nauczeni doświadczeniem, doszliśmy do wniosku, że obydwa plemiona ponownie połączyły siły we wspólnym celu. Nasi kapłani znów widzieli niedźwiedzia kroczącego obok wilka w krainie wiecznej ciemności. Dostrzegli również niewyraźną sylwetkę trzeciego zwierzęcia, przemykającą w mroku. Musimy działać szybko, nim przymierze naszych nieprzyjaciół okrzepnie na tyle, by stanowić dla nas zagrożenie. Osiedla Wikingów i Rzymian spłonęły doszczętnie. Co ciekawe, nie natrafiliśmy na żadne ślady, które mogłyby świadczyć o zawiązanym przeciw nam spisku. Stało się jasne, że ich przymierze zwrócone było przeciwko innemu wrogowi, najprawdopodobniej przeciw mrocznym najeźdźcom. Jesteśmy teraz niczym wyspa światła, oblewana przez morze ciemności. Siły zła otaczają nas ze wszystkich stron. Znaczenie poprzednich wizji stało się teraz jasne. Trzecim zwierzęciem przemierzającym mrok był nasz boski opiekun Jaguar. Mimo naszego pochopnego ataku na osiedle Wikingów i Rzymian, mężni wojownicy, którzy zapuścili się w głąb mrocznych krain, donoszą, iż nasi niedawni wrogowie próbują utworzyć most lądowy do naszej wyspy. Musimy spróbować połączyć się z nimi, inaczej nasz los będzie przesądzony. Wespół z Wikingami udało się nam ocalić Majów od niechybnej zguby. Oczywiście nie zrobiliśmy tego z miłości do naszych niedawnych rywali. Bogowie wiedzą, jak wiele wycierpieliśmy z ich powodu, ale nie mieliśmy wyboru. Mroczne plemię zmienia wszystkich jeńców w niewolników, zwiększając w ten sposób swoją i tak już niemałą potęgę. Jeśli nie powstrzymamy go teraz, nie będzie dla nas ratunku. Wizje wciąż nawiedzają naszych kapłanów, a znaczenie poprawnej ich interpretacji wzrasta. Wilczyca kontynuuje swą podróż, aż wreszcie staje u stóp potężnego łańcucha górskiego. Bezskutecznie próbuje znaleźć drogę na drugą stronę i w pewnym momencie zamiera z bezruchu, nasłuchując cichego odgłosu skrobania dobiegającego z ciemności. Powinniśmy natychmiast przeprawić się przez góry i stanąć oko w oko z bestią w jej własnym leżu. Wojownicy i kapłani są tu jednomyślni. Myliliśmy się. Dotychczas uważaliśmy Wikingów i Rzymian za naszych głównych rywali, nie doceniając należycie zagrożenia ze strony mrocznego plemienia. Teraz wiem, jak dalece niebezpieczny może być nasz nowy sąsiad. Nie tylko niszczy okupowane ziemie, ale również zamienia naszych poddanych w bezmózgie maszyny. Jedynie pomoc ze strony Rzymian i Wikingów uratowała nas od niechybnej zagłady. Po naszym cudownym ocaleniu nowe wizje nawiedzają kapłanów. Jaguar przepłynął morze i wylądował na niewielkim atolu. Tu stoczył bój z innym jaguarem.
Jakie znaczenie ma to proroctwo dla naszej krucjaty przeciw siłom ciemności, jeszcze nie wiadomo. Zdaniem starszyzny plemiennej, ziemie naszego wspólnego wroga rozciągają się tuż za atolem. Wkrótce dowiemy się, jak jest naprawdę. Wypływamy w morze o pierwszym brzasku. Przebicie się do Majów nie należało do łatwych zadań, ale wreszcie udało się. Budujący z kamienia nieprędko zrozumieli, kto jest ich prawdziwym wrogiem. Chyba dotychczas nie zdawali sobie sprawy z tego, jak niebezpiecznym rywalem jest mroczne plemię. W snach naszych kapłanów niedźwiedź stoi przed wielkim obiektem przypominającym lustro, otoczonym przez krąg wieżyc. W lustrzanym odbiciu trzej wielcy łowcy, niedźwiedź, jaguar i wilk, zdają się być rozmyci i zamazani. Nasi kapłani przepowiadają, iż napotkamy na naszej drodze nowe przeszkody, nie potrafią jednak precyzyjnie określić ich natury. Wszystko wyjaśni się, kiedy już dotrzemy na miejsce. Zdaniem kapłanów u celu naszej podróży leży ostateczna siedziba sił ciemności. Nadchodzi dzień ostatecznej rozprawy. Farmy Królestwa Ciemności rozprzestrzeniają się z szybkością zarazy. Jego osiedla otaczają nas ze wszystkich stron. Rzymianie i Majowie powinni już tu być, ale wciąż nie ma o nich żadnych wieści. Nie możemy na nich dłużej czekać. Jeśli nie uderzymy teraz, mroczne plemię stanie się zbyt silne dla nas wszystkich. Nasi zwiadowcy są przekonani, że zlokalizowali stolicę Królestwa Ciemności, mroczne sanktuarium. Jeśli uda się nam je zniszczyć, być może pozbędziemy się najeźdźców raz na zawsze. Pokonaliśmy piratów broniących dostępu do zatoki. Ich umiejętności żeglarskie i wyposażenie dorównywały co najmniej naszym. Byliśmy przekonani, że siedziba zła znajduje się w głębi lądu, niedaleko atolu, ale myliliśmy się. Tuż po naszym lądowaniu rozszalała się potężna burza, uniemożliwiając nam dalszą podróż w głąb lądu. Na szczęście nie straciliśmy wszystkich statków. Okazuje się, że Wikingowie mieli więcej szczęścia, jeśli to odpowiednie słowo, i znaleźli prawdziwą siedzibę zła. Ponoć udało im się zniszczyć mroczne sanktuarium, ale wciąż borykają się z niedobitkami sił ciemności. Musimy czym prędzej przebić się do naszych sprzymierzeńców. Rzymianie zapewne też zjawią się tam jak najprędzej. Nadszedł czas ostatecznej rozprawy. Teraz wszystko spoczywa w naszych rękach. Dobrze, ty miałeś rację, ja się myliłem. Tylko już przestań! Kunkura, pomocy! Kunkura ci nie pomoże, Morbusie. Au! Zabierz to, a nie powiem o tobie złego słowa. Au! Ah! Bardzo lubię żarty, ale już wystarczy! Au! Ah! Ah! Kunkura! Dziękuję za kwiaty. Proszę bardzo.
Posąg mężczyzny, na który natrafiliśmy kilka księżyców temu, rozpłynął się w powietrzu. Pozostał tylko postument otoczony czarną, jałową ziemią. Już sam jej widok przyprawia nasze serca o drżenie. Nasi naukowcy są zakłopotani. Nie mają dla nas żadnych wskazówek, jak stawić czoła temu nowemu zagrożeniu. Jesteśmy bezsilni wobec tej zarazy. Zasoby surowców mineralnych też są na wyczerpaniu. To przesądziło sprawę. Uciekamy. Pora spakować manatki i wypłynąć w morze. Nikt nie wie, co kryje przyszłość, ale na tej wyspie czeka nas tylko zagłada. Natrafiliśmy na wyspę zdatną do zamieszkania. Tutaj nie grożą nam mroczne ziemie. Spotkaliśmy również nieznany nam wcześniej lud. Rzymian. Zdają się być przyjaźnie nastawieni. Chętnie przyjęliśmy zaoferowaną nam pomoc przy budowie wieży. Otrzymaliśmy od nich również obietnicę pomocy w wypadku ewentualnego konfliktu. Majowie pod dowództwem okrutnego Montalbana zajęli dla siebie cały górski łańcuch rozciągający się na północy. Nie zgadzają się na żadne propozycje sojuszu, ale nasze przetrwanie zależy od pokładów surowców znajdujących się w ich posiadaniu. Zbrojne rozstrzygnięcie zdaje się być nieuniknione. To porozumienie jest dla nas niezwykle cenne. W Rzymianach zyskaliśmy silnego sprzymierzeńca, który będzie nas wspierał zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. Po tych wszystkich walkach, które przyszło im stoczyć, mogą nas wiele nauczyć o silnych i słabych punktach innych ludów. Jednak zawierając ten pakt, zyskaliśmy również nowych wrogów. Doszły do nas słuchy, że wieść o przymierzu srodze rozsierdziła Montalbana i jego Majów. Wkrótce należy spodziewać się z ich strony ataku. Majowie spróbują nas osłabić, a następnie zniszczyć. Całe szczęście, że nie musimy im stawiać czoła w pojedynkę. Dzięki kontaktom z innymi kulturami wiele się nauczyliśmy. Przede wszystkim zdaliśmy sobie w pełni sprawę z zagrożenia, jakie niesie ze sobą mroczne plemię. Do tej pory znaliśmy je tylko z legend i opowieści naszych babek. Aż do dziś nigdy nie musieliśmy z nimi walczyć. Narody, z którymi nawiązaliśmy kontakt, zdają się traktować sprawę bardzo poważnie. Wkrótce ma się odbyć walna narada wszystkich stron. Na miejsce spotkania wybrano ruiny opuszczonej świątyni. Niestety, zwiadowcy donoszą, że miejsce to otoczone jest ze wszystkich stron mrocznymi ziemiami. Naszym zadaniem jest oczyszczenie terenu przed spotkaniem przywódców. Musimy usunąć wszystkie ślady bytności mrocznego plemienia i przywrócić ziemi naturalną zieleń i żyzność. Przed nami nie lada wyzwanie. Ciemność otacza nas ze wszystkich stron. Konfrontacja z mrocznym plemieniem jest nieunikniona. Wyspa należy do nas, ale wciąż nie możemy się równać z nieprzyjacielem. Te straszliwe, latające machiny, zwane przez nas manakopterami, mogą do nas dotrzeć w każdej chwili. Wobec takich ataków jesteśmy bezsilni. Jednak opuścimy tę wyspę bez większego żalu, gdyż pokłady surowców są tu już na wyczerpaniu. Jak mamy zbudować silne osiedle bez stałego napływu minerałów? Grupa naszych zwiadowców odkryła na południowym wschodzie jeszcze większą wyspę. Geolodzy znaleźli tam bogate złoża surowców. Jeśli mamy przetrwać, musimy szybko zasiedlić ten nowy ląd. Nigdy wcześniej nie słyszeliśmy takiego dźwięku. Nie wiemy nawet, do czego go porównać. Przez długi czas nie mogliśmy nic dojrzeć, ale zachowaliśmy czujność, bo dźwięk zbliżał się coraz bardziej. I nagle zobaczyliśmy to. Tajemniczy obiekt, na podobieństwo olbrzymiego insekta wykonanego z drewna i metalu i uzbrojonego w żądła. Głowę potwora stanowiła szklana kopuła. Na widok wirnika tej piekielnej machiny krzyk zamarł w naszych piersiach. Z pojazdu wysypała się grupa mrocznych wojowników. Gdy tylko stanęli na ziemi, latający potwór wzbił się w przestworze i znikł za chmurami. Teraz już nigdzie nie będziemy bezpieczni. Mroczne plemię bezlitośnie wykorzystało naszą nieobecność. Jedno z naszych osiedli na kontynencie jest bezustannie oblegane. Garstka ocalałych obrońców wkrótce ulegnie. Zwycięstwo mrocznych wojowników jest tylko kwestią czasu. Nasze okręty z odsieczą napotkały u wybrzeży potężny sztorm.
Teraz jednak, pokonawszy siły natury, jesteśmy jeszcze bardziej zdeterminowani, by pomóc naszym krajanom. Męstwo Tezeusza będzie dla nas przykładem. Pierwsze niebezpieczeństwo czyha na nas już w drodze. Z opowieści zwiadowców wynika, że musimy przekroczyć połać mrocznych ziem. Ogrodnik! Kiedy to będzie gotowe? Robię postępy. Jeszcze tylko kilka składników i twoja alergia na zieleń odejdzie w niepamięć. Jak mówiłem, brakuje jeszcze tylko paru składników. Bogowie odwrócili od nas swe oblicza. Dawni przyjaciele stali się wrogami. Chciwość skłoniła ich do zerwania przymierza. Teraz rzucają wyzwanie nam i naszym rzymiańskim przyjaciołom. Nie tracimy jednak czujności. Trudno uwierzyć, że mroczne plemię dało się tak łatwo pokonać. Jesteśmy przekonani, że siły ciemności przeprowadzają gdzieś tajne próby swoich latających machin. Ich błyskawiczna ekspansja na żyzne ziemie pozwala przypuszczać, że przyświeca im jeszcze inny, nieznany nam cel. Jesteśmy przerażeni. Zarówno nasi sprzymierzeńcy, jak i wrogowie ponieśli druzgocącą klęskę z rąk mrocznego plemienia. Dzięki niech będą Hefajstosowi, że choć my ocaleliśmy. Mroczne plemię wykradło Rzymianom jakąś magiczną roślinę. Co Morbus zamierza z nią zrobić, nie wiemy. Mimo oszołomienia musimy szybko podjąć działania. Nasi zwiadowcy z narażeniem życia wyśledzili położenie tajnego laboratorium badawczego mrocznego plemienia. Tam właśnie opracowano manakoptery, najpotężniejszą broń sił ciemności. Musimy koniecznie zniszczyć wszystkie plany produkcyjne. Jeśli tego nie zrobimy, żadne miejsce na tym świecie nie będzie bezpieczne przed zakusami nieprzyjaciela. Kto wie, może przy okazji znajdziemy tam inne sekrety, albo dowiemy się, co knuje Morbus? Musimy wyruszyć natychmiast. Niezliczone hordy mrocznych wojowników są już w drodze do laboratorium. Udało się. Plany produkcyjne manakopterów zostały zniszczone. Oczywiście inne fabryki będą je wciąż produkować, ale przynajmniej machiny nie będą dalej udoskonalane. Dowiedzieliśmy się kilku nowych rzeczy. W laboratorium znaleziono listę w większości nieznanych nam ziół i pojemnik wypełniony zielonkawą substancją. Oczywiście nasi naukowcy natychmiast się nią zajęli. Wygląda na to, że Morbus opracował przepis na eliksir, który ma go wyleczyć z alergii na zielone, urodzajne ziemie. Nie ma wątpliwości, że taka mikstura w rękach Morbusa byłaby śmiertelnie niebezpieczna. Według znalezionych dokumentów brakuje mu jeszcze jednego składnika. Znaleźliśmy także mapę pokazującą rozmieszczenie świątyń mrocznego plemienia. Jeśli mamy mieć jakiekolwiek szanse na zwycięstwo, wszystkie narody muszą stanąć ramię w ramię i wspólnie stawić czoła najstraszliwszemu z wrogów – ciemności. Zgodnie z naszymi obawami, posiłki mrocznego plemienia dotarły na miejsce, spóźnione, ale niezwykle liczne. Mroczna horda maszeruje w kierunku naszego osiedla. Jesteśmy niemal sparaliżowani strachem. Wspólnie z Rzymianami próbujemy jednak zatrzymać falę nieprzyjaciół jak najdłużej. Bramy naszych fortec zaczynają pękać. Jak okiem sięgnąć, widać tylko kolejne zastępy mrocznych wojowników. Musimy jakoś wytrwać, póki nie dotrą tu okręty z odsieczą. Poszukiwania ziela muszą zaczekać. Po rozwiązaniu pierwszego przymierza narodów pora panowie spróbować dyplomacji. Do każdej z cywilizacji wyślemy jednego kapłana. Od powodzenia ich misji zależy przyszłość naszego ludu i całego świata. Tylko wspólnymi siłami, jako drugie przymierze narodów, mamy szansę zwycięstwa. Musimy odnaleźć brakujące ziele, nim uczyni to Morbus. Na drodze do osiedli czyha wiele niebezpieczeństw. Ciemność otacza nas zewsząd. Nasi posłańcy muszą być chronieni przez odpowiednią eskortę, by nie stała im się krzywda. Jeśli nasz plan się nie powiedzie, czeka nas niewolnicza praca na jałowych ziemiach mrocznego plemienia. Zbliża się ostateczne rozstrzygnięcie w wojnie z mrocznym plemieniem. Rzymianie, Majowie i Wikingowie stanęli wreszcie do wspólnej walki z najeźdźcą. Nasze przymierze gwarantuje udzielanie pomocy każdej nacji
W wypadku zaatakowania jej przez mroczne plemię, podzieliliśmy całą krainę na sektory i rozpoczęliśmy poszukiwania tajemniczego ostatniego składnika do eliksiru Morbusa. Pora raz na zawsze położyć kres zagrożeniu z jego strony. Po zawarciu nowego przymierza możemy... Magiczne ziele. Po zawarciu nowego przymierza możemy wspólnie uderzyć na mroczne plemię. Morbus najwyraźniej wciąż poszukuje magicznego ziela. Ale chwała Hefajstosowi. Sprzymierzone z nami plemię wikingów odnalazło tę tajemniczą roślinę. Nasz kapłan musi ją czym prędzej zebrać. Niestety, dowodzone przez Morbusa mroczne plemię jest już niedaleko i zrobi wszystko, by dotrzeć na miejsce przed nami. Opracowaliśmy specjalną strategię na wypadek, gdyby nie udało się nam zdobyć rośliny przed przybyciem hordy ciemności. Najwięksi z naszych mędrców opracowali truciznę, która uczyni ziele bezużytecznym. Nie mamy czasu, by przeprowadzić jakiekolwiek testy. Z pomocą Hefajstosa trucizna może okazać się naszą ostatnią deską ratunku. Nie wiemy, jaki los spotkał naszego kapłana. Wszelki ślad po nim zaginął. Przegraliśmy wyścig. Mroczne plemię zdobyło brakujące ziele, co oznacza zapewne koniec naszej rasy. Nasza jedyna nadzieja w truciźnie, którą miał ze sobą kapłan. Czy zdążył jej użyć? Czy trucizna zadziała? Przyszłość całej ludzkości zawisła na cienkim włosku. Przed nami ostateczna rozprawa. Zwiadowcy Przymierza Narodów odnaleźli fortecę Morbusa. Przynieśli również wieści o strzegących jej zastępach mrocznych wojowników. Nie będzie to łatwa przeprawa. Jeśli mamy wygrać, musimy się odpowiednio przygotować. Wyznaczono już punkt zborny. Wikingowie przygotowali odpowiednie miejsce. Wkrótce nasze oddziały połączą się w jedną potężną armię. Jesteśmy oczekiwani. Dalej, towarzysze, wybudujmy flotylę okrętów. Nasza armia musi być silna. Wkrótce staniemy ramię w ramię z naszymi sojusznikami. Zwyciężymy, nim Morbus zdoła zrealizować swój zbrodniczy plan. Nasze nogi zapadają się w gnijącą ziemię, skażoną przez mroczne plemię. Po kilku zaledwie minutach tego marszu nasze machiny utknęły w bagnie. Przeprawa przez trzęsawiska całkiem wyczerpała naszych wojowników. Gęsta mgła ogranicza widoczność i nikt nie ma już pewności, czy podążamy we właściwym kierunku. Nagle jednak mgła unosi się. Z ziemi sterczą okaleczone kikuty drzew. Wokół roi się od insektów wielkości ludzkiej pięści. Naszym oczom ukazał się cel. Na horyzoncie rysuje się czarna forteca Morbusa. Wielka, potężna, zda się niemożliwa do zdobycia. Nagle ciszę przerywa przeraźliwy krzyk jednego z naszych wojowników. Mroczne plemię ruszyło. Truciciele ziemi rzucili się do ataku. Do broni! Musimy wykrzesać z siebie resztki sił. Teraz dowiemy się, czy Morbus zdołał użyć eliksiru mocy, by przeistoczyć się w niezwyciężonego tytana. Ha ha ha!